Witajcie w kolejnym filmiku ze Staru z Galaktyki Heroes Kolejny Galactic Challenge przed nami, tym razem na Malachorze przeciwko Old Republic. I jak widać, skład, no taki można powiedzieć, kiedyś może popularny, chociaż Mission Zalbar nie do końca. No w każdym razie Lightside. o, można powiedzieć Lightside Old Republic. No i tutaj do fitsów y, potrzebujemy rebeli bardzo mocnych y, żeby sobie poradzić jak widzicie na no ostatnim ciężarze jak zwykle na reliku 5 ale te nagrody by się przydały ale życie y, nie mam tylu rebeli i tylu dobrych rebeli i niestety max co jestem zrobić to tutaj gdzie dostanę szardy giners <laughs> Trudno, ale spróbujemy. Taki skład niestety lepszego nie mam. Jak widzicie Celezard to tylko gear 12. Seafripio tutaj bardzo mało też robi w tym. W tej walce. Ale z braku, braku lepszych rebeli to musi zostać. Cóż, spadła Mission, to jest bardzo dobry początek. Ehm... Wciśnijmy w Zalbara, bo nie ma za bardzo kogo innego, jak widzicie. Dużo to ataków jest. Sewer się odpalił. Zaraz pokażę o co chodzi w szczegółach. No tutaj przynajmniej ci moi rebele coś robią, bo próbowałem wcześniej wyższe tiery, ale nie szło to to mało powiedziane. Jak mnie zami zamiatali ci Old Republic. W każdym razie, coś tam do sliceu. Super Shard Generso Tyle, o co chodzi w Modyfierach to zaraz Twicy są te same, czyli potrzebują po prostu rebelii Kogo nie stracić i potem bawić się w undersize'y Natomiast tutaj jest Drain Essence Modyfikator globalny Czyli działa na wszystkich No i ten kto jest liderem dostaje Drain Essence na początku każdego każdej zmiany, że tak powiem, na, na encountera, czyli początku powiedzmy rundy. Jak przeleci cała wszystkich runda, to wtedy to dostajemy i co to robi? Wszyscy mają obniżone zdrowie o 25% i protection tak samo. No i dostają 5% offensa za każdy 5% offensa za każdą postać, która jest Drain Essence, no, jest na nim nałożony. No, i dostałem jeszcze bonusową turę. Niby fajnie brzmi, ale jak się tak patrzy na, na grę, to jakieś to ani ciekawe, ani nic nie jest. Ale patrzmy, co dalej. Mamy modyfikator dla rebeli. Jeżeli oni uderzą krytem podczas tury, mają 100% szansy na atak ponownie. No, i ta mm, szansa jest redukowana o 25% za każdy bonusowy pierwszy atak. No, i też y, mamy tutaj dodatkowe 50% health steala. E, i nie, nie, nie mogą być kontrolowani. I tutaj już coś dla samych Old Republic, e, nie mogą dostać tenacity down, czyli to co Czubaka lubi, rozrzucać na prawo i lewo. I na początku walki otrzymują 20% tenacity za każdego Old Republic, więc w sumie jest 80%. Chyba że 100%, jeżeli liczy się również dana postać tego akurat modyfikatoru, nie wiem, ale pewnie będzie 100%. I kiedy Old Republic coś zrezystuje, otrzymują wszyscy 4% turnometera, więc całkiem sporo. I kiedy użyją podstawowego ataku, zadają prawdziwe obrażenia, czyli armor, armor przeciwnika nie działa i nie, może, nie mogą, jeszcze misnąć dużo tego. I co? Zobaczmy, co to są za nagrody. Pierwsza farmboy. Może to jest pod nową legendę ten farmboy. Agbar, Chopper, super, Jin. Tutaj nie ma nic, żadnej postaci, w szóstym jest Kara, no to te shardy, żeby mi się przydały i Kara jeszcze raz na samym końcu, spróbujmy na koniec zawalczyć A, i tutaj spróbować użyć Sidem Empire. Oni tu powinni pozamiatać tych Old Republic, ale w praktyce wszystko się zobaczy. Okej. Okay. Mark, o. No tak, musiał darowrywać na Mark. Spróbujmy tutaj coś zrobić. Niestety wszystko rezistec. Hmm. Więc może Seed Empire nie będzie to najlepszym wyborem. Jak będą wszystko rezistować. Ach, trochę są za szybcy. Te modyfikatory dużo im dały. Hmm. Cóż, Seed Empire chyba nie. Spróbujmy jeszcze raz. No nie użył Marka To jest dobra zapowiedź A i otantował się Zalber No dobra, ale zobaczymy co dalej Teraz bardzo dużo zrezystują od Bastili Jest Mark, więc się nie wskrzesi, ale muszę go zatłuc dwa razy A, Mark. Znaczy Mark, Def Mark. ale niewiele brakło i my malaka posprzątali. A niepotrzebnie tu, nie był tant, nie było tamta Ole Zalbar twardy No dobra, trzeba mission ona tutaj strasznie dużo złego potrafi zrobić. Pir. A, niepotrzebnie tu lepiej Bastille. Dobra. I został żalek. Przynajmniej będzie wygrana. Trzeba będzie jeszcze popróbować może gasem. Żeby tutaj ustali wszyscy, bo chyba Fic jest na, na to, żeby wszyscy ustali. Tak, chociaż nagrody są słabe, więc z tego nie będzie. No i oczywiście też wszędzie jest na Undersize skład. Wszędzie są to same Ficy. Cóż, Old Republic szybko w miarę leci. Nie mam niestety Rebelsów mocniejszych, żeby wam nieco więcej pokazać. No ale cóż, przynajmniej tyle, że trochę krócej to trwa i szybciej dostaniemy następny, następny Galactic Challenge. No nic, dajcie znać, czy wam poszło lepiej niż mi z tymi rebelami przede wszystkim, czy piąty, szósty, siódmy udało wam się dojść. No i co myślicie o tym Galactic Challenge? Tyle dobrze, że w miarę szybki, bo jakiś specjalny ton chyba nie jest niestety znowu, ale zobaczymy. Minie ten miesiąc, może te Galactic challenge Challenges ulepszą, bo Feedback dostali, że tro trochę słabo, no ale wszystko jeszcze przed nami. No nic, do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.